Cześć, witajcie, nazywam się Upik, to jest kolejny odcinek historii graczy Counter-Strike'a. W tym odcinku przedstawiam historię Pawła Bielińskiego, także zapraszam was do oglądania. Paweł Biali Bieliński urodził się 11 czerwca 1993 roku w Polsce. Ludzie nazywają go jednym z najlepszych emerów w Polsce, ale on sam dowiódł tego, że nie jest on jedynie najlepszym emerem w Polsce, lecz też i na świecie, wygrywając pojedynki 1-1 z każdym, nawet najtrudniejszym przeciwnikiem. Jego rolą w zespołach zawsze był entry fragger, bo to właśnie na tej pozycji wymaga się od zawodnika nie lada umiejętności. Najwidoczniej Paweł je posiada, bo na tej pozycji jest już naprawdę przez dużą ilość czasu. Nareszcie, wiedząc jak szybko postępy robi Biali, HLTV umieściło go na 13 miejscu top 20 players 2014. Jednak jak wyglądały jego początki i czy on również zaczynał od 1.6, dowiecie się po obejrzeniu tego materiału, dlatego zapraszam was do oglądania. Paweł oczywiście jak większość graczy zaczynał w amatorskich drużynach, jak na przykład Boomslave, jednak jego kariera tak naprawdę zaczęła się dopiero w teamie o nazwie GF Gaming. Skład tej drużyny wyglądał następująco: Snax, Pago, Biali, Minisi oraz Michu. Była to drużyna złożona z bardzo dobrych graczy, którzy mieli wysokie aspiracje do tego, żeby zajść daleko w swojej e-sportowej karierze. Jednak mało doświadczeni wtedy zawodnicy nie wygrali nic prócz mniejszych lig. Poprzez rozpad organizacji GF Gaming, zawodnicy zostali bez niczego. Akurat dokładnie w tym samym czasie w ESC Gaming miało miejsce pewne czystki w składzie, bo właśnie wtedy Lord, a potem też Kuben odeszli ze Złotej Piątki. Widocznie los chciał, aby drogi Białego oraz pozostałej trójki się połączyły. Dokładnie 8 października 2013 roku Biali i Snax dołączają do starego ESC. W tym samym czasie cała piątka dołącza do organizacji o nazwie Universal Soldiers. Wtedy właśnie rozpoczęła się era nowej Złotej Piątki, w której skład wchodzili Neo, Taz, Biali, Snax oraz Pasha. Nice, Paweł. That's from A. I'm... Oh! One left, Pasha, one left, open. A is clear. Ty, co tam się dzieje na tym środku? Man, you have to... okay, dawaj na Ace'a, ty! Pasha, before 4-5 days, you say, you to me. You are best man, greetings from Paul Pilsen, go to it. Thank you, my friend. I will read it in a few seconds, give me a second. I need to check Biali. After this... Nice, Paweł, ace. Five headshots! Zajebista forma jest, ty. Five headshots! Jednak ich początki w tym składzie nie były usłane różami. Jedynymi ich występami na arenie międzynarodowej było DreamHack Winter 2013, gdzie zajęli dopiero 9-16 miejsce, przegrywając z rekursji w 16-13, oraz MS1 Fall Season 2013, przegrywając 2-0 w półfinale z Very Games. W końcu 18 grudnia 2013 roku, czyli po 2 miesiącach od podpisania umowy, owa organizacja straciła skład. Ale jebałem. Dobrze to skomentowałeś, Biały. Co powiedziałeś? Jednym z powodów rozstania się z tą organizacją było słabe poparcie zarządu względem graczy, dlatego od tamtego czasu zaczęli grać pod nazwą EGEN. Pod tą nazwą wygrali oni pierwszy turniej w nowym składzie, czyli SLTV Star Series sezon 8, rozgramiając Navi aż 3-1 w systemie BO5. 25 stycznia 2014 roku znaleźli oni organizację, która na dobre pozwala się rozwinąć nowym nabytkom, czyli Białemu i Snaxowi. Mowa tutaj o dobrze wam znanej organizacji, czyli Virtus Pro. Pod tą banderą Biali w pełni mógł pokazać, na co go stać, gdzie na przykład na MS1 Katowice 2014 Biali został drugim najlepszym zawodnikiem Virtus Pro, która wtedy właśnie na tym turnieju wygrała aż 100 tysięcy dolarów. W tym składzie wygrali oni m.in. Gfinity G3, Copenhagen Games 2015, SEA Global Finals Sezon 18, CEVO Sezon 7 oraz wyżej wspomniany MS1 Katowice 2014. Skład ten gra pod tą organizacją do dnia dzisiejszego. Obecnie w rankingu HLTV Virtusi zostali sklasyfikowani na drugim miejscu za niezwyciężonym Fnatic. Nie kryję. Chyba jest przy bramie. Uciekł do ciebie. To by był dobry pomysł. Możesz dać jak nie chcesz. Ja mogę dać. Thank you, Motar. Oh man. Again. Again you. I need to change i stop donate. Daj może smoke'a na paczkę mi. Nie wychodzi mi ostatnio, wiesz? Thank you man. Ja gadam. Co dalej stanie się z karierą Białego, który już jako młody gracz zdobył naprawdę sporo, dowiemy się wkrótce.
A ja standardowo dziękuję wam za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że się wam podobał i że zostawicie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Z tej strony ponownie chciałbym was zaprosić na grupę na Facebooku, na grupę na Steamie oraz na fanpage'a na Facebooku. A więc dzięki wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie, do usłyszenia, do następnego odcinka, na razie.